Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zacznę może od 2007 roku, bo od tego roku datuje się obecność związkowca w Wydziale Inwestycji, tak to powiem. W momencie, kiedy budynek, może nie przejmowaliśmy, ale dostawaliśmy zadanie inwestycyjne pod nazwą Związkowiec, był własnością gminy, natomiast budynek był dzierżawiony dla telewizji UPC. W części budynku znajdowały się biura UPC, natomiast w drugiej części budynku, to znaczy tutaj, gdzie jest sala widowiskowa, praktycznie ta część budynku była niewykorzystana. W tym roku przejęliśmy z Wydziału Kultury program funkcjonalno-użytkowy, który zalecał wykonanie w tym istniejącym obiekcie teatru o lekkim charakterze rozrywkowym, muzycznym, który w tą stronę pokazywał, jak powinny wyglądać rozwiązania architektoniczne w budynku. W oparciu o ten program funkcjonalno-użytkowy sporządziliśmy całą pełną dokumentację techniczną, na którą dostaliśmy pozwolenie na budowę w 2009 roku, a równocześnie w tym roku wygasała dzierżawa z UPC, w związku z czym UPC wychodziło z budynku, budynek został przejęty przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i zamieniony na magazyn. W 2009 roku na tym skończyło się finansowanie zadania, w związku z czym nie podejmowaliśmy żadnych działań. Tam KBF urządził sobie magazyn, na co miał uchwałę Rady Miasta. Natomiast w 2010 roku, a raczej właściwie na przełomie 2009 a 2010, zaczęły się już pierwsze przymiarki, a później uchwała o partnerstwie publiczno-prywatnym i wówczas miasto spróbowało poszukać inwestora do tego budynku, który na takiej samej zasadzie jak na przykład parking przy Powiślu byłby wykorzystywany przez określoną ilość lat. Starania, mimo że całe postępowanie ogłosiliśmy nie tylko na stronach Biuletynu Polskiego, ale również Biuletynu Europejskiego, nie przyniosły rezultatu, chociaż przyznam, że zainteresowanie na etapie czytania ogłoszenia były. Myśmy odbierali telefony z pytaniem, jak to wygląda, z prośbą o pokazanie budynku. Niestety nie dostaliśmy żadnej oferty, nie udało się znaleźć żadnego inwestora, który chciałby w tym zakresie współpracować z miastem. W związku z czym w 2011 roku w związku z tym, że dostaliśmy pewną kwotę, jak powiedziałem, inwestycji na rozpoczęcie, raczej wykonanie pierwszego etapu remontu tego budynku, w budynku zostały wykonane wydłużenia, które przewidywała dokumentacja, zostało wykonane poszerzenie sceny, a również została wykonana nowa widownia, bo taką przewidywał projekt. Wykonane zostały również i częściowo instalacje, czyli na tyle, na ile nam pieniądze pozwoliły. W 2011 roku za niewielkie pieniądze dokończyliśmy ten pierwszy etap i na 2013 rok już w pełnym finansowaniu zadania na lata 2013, 2014 i 2015 wyłoniliśmy wykonawcę całego remontu, który jest przewidywany dokumentacją. Sądzimy, i tak wykonawca w tej chwili jest na budowie, został wyłoniony, jest Skanska, przy czym umowa zobowiązuje Skanskę do wykonania całości zadania i przekazania nam budynku pod koniec przyszłego roku, w grudniu 2014 roku, z płatnością pozostałej części, której nie jesteśmy w stanie zapłacić ze względu na finansowanie w 2014 roku, zaraz po uchwaleniu budżetu w 2015 roku. Równocześnie wiemy z zapowiedzi, a także z rozmów z Ministerstwem Kultury, że na ukończeniu są przygotowania do ogłoszenia naboru na środki bezwzględne, tym razem w zakresie tzw. funduszy norweskich. Jeżeli udałoby nam się, akurat to jest program, który dokładnie wpisuje się w
to, co w związkowcu ma za kilka lat funkcjonować, czyli ma tu Bisław Rostowicz Kultury. Jeżeli udałoby się w tym programie uzyskać dofinansowanie, to wtedy moglibyśmy miastu zwrócić, czy jak gdyby, może nie zwrócić, a zmniejszyć koszty po stronie miasta, tak bym to powiedział, a równocześnie skrócić realizację zadania i wtedy, tak jak jesteśmy po rozmowach z wykonawcą, a widzimy, że ze strony technicznej to jest możliwe, to wtedy w połowie przyszłego roku myślę, że udałoby nam się w związkowcu zamknąć związkowca pod klucz. To tyle, jeśli z mojej strony informacji, jeżeli jakieś pytania, bardzo proszę. W miarę swoich możliwości, umiejętności. Nawet co czwarta osoba przyjedzie samochodem, a parking na tym momencie jest na 10 miejsc. To mamy 100 samochodów, prawda? Bo około 400 miejsc na widowni jest można za obsługę. Musimy dostać do realizacji, zadań istniejących budynku. Żadnie w żaden sposób nie zmieniamy ingerencji w działki, które są obok. W związku z czym możemy się poruszać wyłącznie w obrębie granicy działki, a jak wiadomo, ta granica działki to jest malenie podwórko, które jest w tyłu za budynkiem, to się nie nadaje na kartki. Równocześnie to na dzień dzisiejszy mogę mówić o takiej realizacji. Nie mamy w swoim zakresie prowadzenia jakichkolwiek działań, które by rozwiązywały kwestię pojazdu, czy raczej parkowania samochodem. Natomiast tak z takiego naszego rozeznania, to mówi, że obok mają powstawać obiekty, które parkingi posiadać będą. A który z tych obiektów, że tak powiem, zaprosi na swój parking? Natomiast jak wiemy, że to są takie obiekty, że parkingi będą miały. Natomiast czy będzie możliwe, po pierwsze, jaki to jest czas, kiedy one powstaną, bo to jest problem, że to jest takie do tak dalej. Jakie byłyby możliwości korzystania z tych parkingów? Pewnie to jest kwestia rozmowy przyszłej dyrekcji z teatrem, popartej pewnie stanowiskiem miasta. Ale to jest moje myślenie na ten temat. Wyobrażam, że przecież jakąś tam niewielką odpłatnością takie miejsce w rodzinach, które były parkingi dla gości tam, to można było przewidywać. Ja się nie przedstawiłam, Danuta Koszycka, dyrektor Domu Kultury Sapiechy. Mam jeszcze pytanie dotyczące, że tak powiem, przeznaczenia i zarządzania. Kto będzie właścicielem tego miejsca? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy obiekt jest własnością gminy i na dzień dzisiejszy w obiekcie rezyduje, czy rezydował do czasu rozpoczęcia remontu Krakowskie Biuro Festiwalowe. Projekt techniczny, projekt zadania wyraźnie wskazuje na to, że to ma być funkcja teatralna. Natomiast jeśli chodzi o to, kto będzie w przyszłości zarządzał budynkiem i jaka będzie jego struktura organizacyjna, nie potrafię powiedzieć. Bardziej mi się tutaj bądź też Wydział Kultury, bądź KBF, który w dalszym ciągu, jak mówię, ma tą umowę dzierżawną z miastem. Ja mam pytanie jeszcze kolejne, ponieważ reprezentuję placówkę kulturalno-oświatową. Akurat w tej, która jest u mnie, no nie ma takiej możliwości, żeby młodzież czy dzieci, nawet seniorzy, których goszczę w swoich murach, korzystała z tak dużej sali. Jaką by dysponował związkowiec? Nie mówię tylko o mojej placówce, ale widzę tutaj na sali dyrektorów również innych domów kultury. Bylibyśmy zainteresowani możliwością użytkowania, prawda, nie tylko
jeśli chodzi o komercję, ale również to jest miejsce, powiem tak, budynek znajdujący się w naszym mieście, w naszej dzielnicy i chcielibyśmy po prostu zabrać w tej sprawie głos. Czy jest taka możliwość? Jeżeli by była, to chcielibyśmy, aby uwzględnić to, wnioskowalibyśmy, aby wziąć pod uwagę, że okazjonalnie, co jakiś czas, chcielibyśmy z tego korzystać, tak jak są inne obiekty na terenie miasta, z których mieszkańcy mogą korzystać. Ja myślę, że na tym etapie, poinformować miasto, to znaczy urząd miasta, pod tym, że Państwo jesteście zainteresowani taką współpracą, co pewnie byłoby również o tyle widziane, na przykład tych udziałów kultury, że oni byliby spokojniejsi, żadnych jakichś niepokojących objawów, że ten obiekt nie będzie tylko teatrem, który będzie przyjmowany na spektakle gości zabiletowanych, powiem tak ładnie, no pewnie w różnych godzinach, na przykład przedpołudniowym, kiedy właściwie ta wydrzeń, chociaż nie znam się na planach, można by było zaopłodnić potrzeb państwa, jest to jednostka gminna, myślę, że nie byłoby żadnego problemu. Ale to tutaj to, co mogę doradzić, co mogę potrzebować. No brzmi to jak dobra wróżba, oby on nią nie pozostała. Ja no, tylko, że jak to będzie KDF, to sądzę, że to będzie to trochę... Proszę Państwa, nie wiemy, nie wiemy, czy to będzie KDF, dlatego że jak mówię, KDF to wykorzystywał jako magazyn. KDF rzeczywiście zna dokumentację. KDF w jakimś momencie również i tą dokumentację opiniową myśmy tego nie chcieli robić sami, chociaż znaczy podejmować pewnych decyzji takich technicznych o stanie funkcjonowania teatru, chociaż mieliśmy gotową koncepcję z Wydziału Kultury. Natomiast czy to KDF będzie tym, kto zagości jako gospodarz w teatrze, to ja tego Państwu niestety nie potrafię na dzień dzisiejszy powiedzieć. My korzystamy z teatru, korzystamy z jakichś takich promocyjnych celach, natomiast za wszystko płacimy. Tak naprawdę robimy to z własnych rzeczy, dobrze by te dzieci pokazać. No jest to miejsce takie, gdzie z tradycjami, bo trzeba też własne dzieciaki prowadzimy. Różne imprezy właśnie związkowca, więc żeby to no, jakoś już zasygnalizować i Wydziały Kultury, nie wiem, czy może we wstępie już, że mamy taką, ja nie wiem, może na imprezę okazjonalną, na spotkanie, na jakiś festiwal, które mamy, żeby ta kwota jednak nie była taka jak w grotesce, bo przez jakiś czas korzystam z tego. Nie musimy koniecznie o kwotę. Ale korzystam z tego. Pani Andrzej, nie musimy mówić o kwotach. Tak. Ja myślę, że pewne rzeczy mogłyby się i bez kwoty. To będzie wpisane jakoś w samą formułę istnienia tego teatru, to myślę, że nam to też pomoże, bo my też chcieliśmy te dzieciaki promować, pokazywać. Ale realizujemy te zadania miasta. I czasami mamy te finansowe ograniczenia. Tutaj to, tak, no, przypominam te zadania miasta, ale te inicjatywy własne. To, co mi przychodzi do głowy, bardziej jako pan powiedział przed momentem, ja tam prowadziłem dzieciaka, ja byłem tam prowadzony jako dzieciak. Aha, no tak. Więc, ale to stare czasy. Tak, tak. Ojciec pracował w dzielnicy, myśmy tu już mieszkali, do dzisiaj tu mieszkam, w związku z czym też z sentymentem patrzę na to miejsce, to ogromne. Więc mówię już nie jako pracownik wydziału instytucji, tak, tylko jako mieszkaniec tego miejsca, w którym wszyscy przecież mieszkamy, to ja myślę, że to jest doskonała okazja, żeby wykorzystać tą Państwa inicjatywę, że tutaj jestem u Państwa, że chcecie mnie Państwo wysłuchać. Ja się cieszę, że chcecie słuchać o tym miejscu, żeby ci na przykład to w jakiś sposób zaakcentować, jakąś, nie wiem, uchwałą, jakimś stanowiskiem i przesłać go do miasta. To dla nas nie było miejscem komercyjnym i powiedzmy takim... I wtedy nie rozejdziemy się tylko na tym, że ja opowiedziałem, Państwo wysłuchaliście, tylko będzie jakiś dokument na to, że Państwo się tutaj w tym momencie nie tylko jesteście tym zainteresowani, żeby to zadziałało, ale tak, żeby zadziałało, żeby służyło Państwu, Pani jako dyrektorowi, a może i moim wnukom. Stworzyła się nowa tradycja właśnie, ja na przykład mam takie miejsca, gdzie stale młodzież się prezentuje i jakby tutaj na terenie dzielnicy to tylko jest ogród botaniczny tak naprawdę. Na spacer, prawda? Tak, tak. Ewentualnie na imprezy, które tam uświetniamy, ale to jest jakby trochę mało, musimy zawsze szukać na szczęście. Na szczęście zadbaliście Państwo te piękne planty leśnickie. No. Ja pamiętam, miały takie drzewka, są pięknymi, zadbanymi plantami i chętnie na nich czasem wychodzę. Dziękuję.
Czy tam będzie dalsze będzie jednostka miejska, nie będzie na przykład na jakiegoś prywatnego tarnictwa? Nic na to nie wskazuje. Nie, tak? To znaczy, wiecie Państwo, tutaj ten, tak naprawdę po rok trwały takie naprawdę intensywne poszukiwania, żeby w PPP to poszło z naszego PPP, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym, bo taniej, bo taka może taki moment, kiedy takie osoby się pojawiały, nikt się nie podjął. W związku z czym jasno podjęło uznanie za dobrą decyzję. Przepraszam, nie mnie oceniać. Pytanie raczej takie finansowe. Tak. Proszę powiedzieć, jakie koszty hotelne poniesie miasto w związku z tą właśnie w tej chwili adaptacją tego budżetu remontu? Znaczy tak, w tej chwili to jest, licząc to, co zostało wydatkowane, licząc to, cośmy rozstrzygnęli przetargi, i licząc, że brakuje nam jeszcze zamkniętych niektórych przetargów typu inspektor nadzoru, nadzór autorski i tak dalej, to jest w granicach 20 milionów. 20 milionów? Tak jest. To w skali ilu lat do wydania? To znaczy, ja mówię o wszystkim. Kiedy się kończy, że Natomiast my na te lata, które zostały, mamy zapisane, czyli 2013, 2014, 2015, mamy zapisaną kwotę 18 milionów brutto. Z tym, że przetarg został rozstrzygnięty w ten sposób, że ponieważ chcemy jak najszybciej oddać ten obiekt, to zaproponowaliśmy w warunkach przetargowych, żeby wykonawca skończył pracę do końca w 14, do połowy grudnia, a to, co zostanie do zapłacenia, no to z tym poślizgiem miesięcznym mu się wypłaci z tego 2015 roku. Rozumiem, to ja na tym, ale teraz ma Pan nie ucieszył, bo Pan powiedział, gdy tu rozmawiałem cały czas, ja sobie przypomniałem, że akurat związkowiec jest przedłużeniem ulicy Rogozińskiego, o której tu mówimy już około dwóch sesji. I Pan powiedział, że tam będą budowane jakieś obiekty, które będą miały przy sobie parkingi, z których będzie można korzystać. Czy mógłby Pan bliżej powiedzieć, jakie to będą obiekty? To znaczy, proszę Państwa, to jest wiadomość, której ja nie potrafię w tej chwili potwierdzić dokumentem żadnym. Natomiast słyszymy o tym, to już jest dział architektury, ale mówię, to trzeba byłoby sprawdzać, że te budynki po basenie mają być wyburzone, i tam mają powstawać biurowce, ale mówię, to jest informacja, którą słyszę. Bardzo, bo tutaj chodzi o to, że my tutaj będziemy rozpatrywać za chwileczkę kolejny projekt uchwały dotyczący budynku przy Rogozińskiego, w którym do tej pory jest jednym z problemów właśnie to, że będzie brakowało parkingu dla danego obiektu, dla danej inwestycji, o której my mówimy, która tam ma powstać. Ja się obawiam, że jeżeli powstanie kolejna inwestycja, tak, o której Pan mówi, na miejscu basenu AWF-u, że również tam będzie ten sam problem, że będzie powstawać i będą pewne braki dotyczące i nasze uwagi będą dotyczyły braku miejsc parkingowych i skierowania tego ruchu gdzieś tam w koło. I boję się, że za chwilę ktoś powie, ale tam będzie związkowiec i tam będą parkingi, tam będziemy mogli korzystać. To jest w pewien sposób, ja to tak odbieram, że to jest odbijanie piłeczki, mówi się, nie, my nie będziemy mieli na tyle, ale tam obok powstanie i oni będą mieli. Tego cię obawiam. Ja nie obiecywałem, że tam znajdą się miejsca parkingowe. Mówiłem tylko, że wiemy, że ma tam powstać budynek. Widzę, że Państwo więcej wiecie o tym budynku, to dobrze. Gdyby Pan powiedział tutaj, że wytrącił argument, powiedział jedno, przy związkowcu nie będzie parkingu ani miejsc parkingowych, z których mogłyby skorzystać infrastruktura powstająca przy Rogozińskiego. W ramach tej inwestycji, którą my realizujemy na dzień dzisiejszy, nie przewidujemy żadnych parkingów. Ja dziękuję bardzo. Właśnie o to mi chodziło. Proszę. Ja chciałem Pana zapytać, a taką sprawę, po budynku tego związkowca przy ulicy Bandy Byłej, wzdłuż budynku i tych bocznych wyjść do kina, jest tu dość duży parking, prawda? Czyli to jest termin? Miejskie. To jest termin, tak, to jest tak, to jest drog. Czyli tak naprawdę, a tam będzie przebudowana i dostosowana droga o szerokości. To jest działka drogowa, to jest gminne. Gminne, ale tam parkingu nie może. Nie, bo tam będzie. Tam będzie ulica, taka lepsza, no bo wiadomo. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak szeroka będzie ulica, natomiast tutaj od ściany związkowca do. Jak gdyby do tej części, gdzie się zaczyna w tej chwili ta budowa tych bloków, czy jest dość mocno zaawansowana, to jest działka o statusie działki drogowej. I tam na dzień dzisiejszy rzeczywiście jest niewielki parking,
który, no jak tutaj pani mówi. No, ale jeszcze musi być podjęcie samochodu. Jeszcze nie ta ścieżka, była planowana ścieżka. A jaka jest możliwość ewentualnie do kupienia terenu obok? Czy coś takiego bierze się pod uwagę? Bo będąc gospodarzem danego terenu, no wiadomo, że ten budynek trudno, że z tego tytułu, że nie ma parkingu, no żeby popadł w ruinę i nic tam nie robić, ale tak planować zagospodarowanie wokół, żeby zrobić, nie wiem, trudno mi tutaj powiedzieć, ale połączyć inwestycje z parkingiem podziemnym, z jakimś innym miejscem. No, ale tam już deweloper wykupił te tereny. No właśnie. To trudno, żeby miasto cokolwiek. Czy tam już nie ma takiej działki, którą można by było... Ale to jest już kolejna inwestycja w tym obszarze, bo wiemy, co się dzieje na dole przy ulicy Lubicz, prawda, jest budynek, tutaj się planuje, 20 milionów się planuje i wydaje się, że miasto powinno, planując takie wydatki, a tu jest na coś, pomyśleć o jakimś parkingu, czy naziemnym, czy podziemnym, w każdym razie, żeby coś kupić, dokupić. Można budować osiedla i można budować parkingu, bo to może też, to się planuje parę lat, takie osiedle i miasto może w jakiś sposób też wziąć udział, żeby tam coś kupić. Bo miejsca przeznaczone. Przeznaczyć, bo to ja w ogóle nie rozumiem, jak można coś takiego wydać tyle pieniędzy bez zaplecza jakiegoś. To jest po prostu, wiadomo, że do teatru to ludzie raczej wolą wygodnie dojechać. Do opery się dojeżdża, tak sucho, a teraz jest wielki problem, no bo jednak to nie jest tak, że wszyscy dojeżdżają ze szczotkami. I teraz nawet jest pomysł, żeby tam pod tym parkingiem, prawda, zbudować podziemny, pod tym, jakby, koło tego biurowca, prawda? No ale jakoś to nie doszło do skutku, w związku z tym, no nie ma jak dojechać, jeżeli ktoś ma samochód, chce dojechać samochodem, to będzie zmuszony przesiąść się na tą taksówkę. To trochę absurdalne. No, powiem, ze swojej strony mogę powiedzieć, że gdybyśmy dostali działkę gołą, że tak powiem, to wtedy rzeczywiście można by było, moglibyśmy mówić, proszę Państwa, musimy tam zmieścić ileś parkingów, musimy. Tak, natomiast myśmy dostali tak naprawdę gotowy budynek, budowany ileś lat temu, w którym należało tylko zachować w dalszym ciągu jego funkcję teatralną, tyle, że go unowocześnić, ponieważ no to... No ale suma tego unowocześnienia, cena za to unowocześnienie te 20 milionów jest porażająca, no bo za to, co można by było wybudować wielki obiekt, nie. Znaczy, myślę, że nie. Myślę, że za 20 milionów nie budowalibyśmy. No, to samo unowocześnienie przy zachowaniu wszystkiego właściwie, co... Natomiast no takie kwoty wynikały z kosztowych. Pani Marku, my już mamy, wiemy jasno, jak sytuacja wygląda, bo przecież Rada opiniowała UZFP zarówno dla AWF-u w tej kadencji i zarówno w tej kadencji opiniowaliśmy UZ-ki dla inwestora prywatnego, który zaraz za kończy się budynek związkowca dawnego, zaczyna się taka jeszcze ogrodzona w tej chwili, ale za, tak dziko zarośnięta działka, gdzie też będzie dużo obiektów mieszkalno-usługowo takich handlowych. Nawet tam pamiętam, że ten inwestor obiecał, że jakieś placówkę oświatową typu przedszkole być może tam właśnie zlokalizuje. Natomiast jeżeli chodzi o AWF, to tutaj inwestor był przedstawiciel AWF-u i wyraźnie informował nas, że budynek będzie nadbudowa i będzie to też wysoki budynek, ponieważ tam fundamenty związane z basenem, który istnieje, są na tyle mocne, że można bez wyburzania nadbudowę dużego, wysokiego budynku zrobić i to jest własność AWF-u i my na dzień dzisiejszy wiemy, że tam nie będzie żadnego miejsca, prawda, tutaj idzie przy Zieleńskiego dawnej Wandy już budowa, koniec budowy oddania tych budynków jest w tym roku, a czy ja bym mogła poprosić o uwagę?
jest w tym roku i na razie ulica Zieleniewskiego jest ciągiem pieszojezdnym i będzie, tak jak tutaj było powiedziane, będzie na pewno ulicą dojazdową do tych inwestycji, które są i my mamy tutaj wszyscy świadomość, że żadnego parkingu tam nie będzie dla teatru. Ewentualnie, bo tam jest jeszcze planowana ta sala koncertowa, prawda? To, na którą był ostatnio projekt koncepcji zagospodarowania, konkurs. To znaczy, że tam, no prawdopodobnie tam może być jakiś zaplanowany, no bo to jest goła działka, gdzie można rzeczywiście coś wybudować. Ale nie wiem, czy w tej koncepcji, która wygrała ten konkurs, czy było coś, była tam mowa o jakimś podziemnym parkingu? To znaczy, ja koncepcji nie znam, ona nie była zlecana przez gminę miejską, tylko była zlecana, to ja w tej chwili Państwu nie powiem, czy przez Urząd Wojewódzki, czy przez Urząd Marszałkowski. Wydaje mi się, że Urząd Marszałkowski znam ją tylko na takiej samej zasadzie zapewne jak Państwo, czyli obserwując doniesienia prasowe i czytając, że ale nie jestem pewien w tej chwili, czy dobrze pamiętam, że istnieje jakieś podpisane porozumienie między Gminą Miejską Kraków a urzędami dotyczące realizacji tego zadania, ale tego nie jestem pewien, czy to nie jest jakąś inwestycją. Czy Państwo w tym projekcie w ogóle macie dostępne i na jakiej stronie internetowej wizualizację tego? Znaczy nie znajdziecie go Państwo na stronie internetowej, natomiast my w swojej dokumentacji posiadamy takie wizualizacje. Jeżeli jest zainteresowanie, to bardzo chętnie Państwu je przekażemy. Niezależnie od tego, że co czwartek mamy spotkania w tej chwili o godzinie 14 z wykonawcą po to, żeby tą budowę jakoś powiedzmy ogarniać. I jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie zainteresowany i zechce popatrzeć na wnętrze związkowca, jak to dzisiaj wygląda, to zapraszamy, proszę, ja tam jestem co czwartek, proszę się przypomnieć i powiedzieć, chcę sobie oglądać, zapraszam. Dobra. Jakkolwiek dzisiaj to jest plac budowy, jest tam w miarę czysto, nie ma błota, ale jednak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pani Agnieszka Janusz Łyczka, a za chwileczkę Pani Anna. Akurat nie chciałam zadać pytania, natomiast ja osobiście od samego początku jestem wielką admiratorką właśnie tego miejsca, chociażby z tego względu, że jest to stare miejsce, miejsce kultowe, miejsce, które takie miejsca z reguły zanikają. Mówi się o kinoteatrach, o starych kinach, o starych teatrach, które po prostu giną. Na tych miejscach mamy jakieś supermarkety albo markety zwykłe. Natomiast no, tutaj mamy rzeczywiście stare miejsce, gdzie no, ja jeszcze pamiętam 50 lat temu chodziłam na spektakle teatralne, no i rzeczywiście dla mnie jest to wielka frajda, że mogę, może będę mogła z wnuką, z wnuczkiem czy z wnukiem przyjść na przedstawienie albo sama na koncert taki lżejszy do tego teatru. Tym bardziej, że Kraków nie ma takiej sceny, gdzie która byłaby sceną taką operetkową, no i jeździ się do Chorzowa, prawda? Natomiast no, tam rzeczywiście powinien tego typu scenę mieć. Natomiast rzeczywiście my jako Rada mamy problem, prawda, z miejscami parkingowymi. Ale myślę, że bardziej możemy wymagać tutaj od inwestorów, którzy no, mają z tego korzyści finansowe i po prostu budują pod innych ludzi. Natomiast no, to jest budowla dla nas, dla mieszkańców. I myślę, że tutaj jak najbardziej moglibyśmy taką, jeżeli Państwo oczywiście zadecydujecie taką uchwałę inwestycyjną, podjąć, że za tego typu inwestycją jak najbardziej jesteśmy. Bo jest to inwestycja naprawdę kulturalna. Inwestycja, która nie czyni naszej dzielnicy taką pustynią kulturalną. Także ja osobiście jestem za, bardzo Państwa proszę. Ja Pana jeszcze zaapelować właśnie o te parkingi, żebyście Państwo się pochylili nad tym, ze względu na to, że proszę siedzieć,
chodzi o to, że ta modernizacja nie polegała tylko na tym, że zmodernizujemy mury, wyremontujemy to, żeby przystosowane było do, nazwijmy to, norm XXI wieku, ale także miejmy tą świadomość, nie powielajmy błędów, które popełniano przy modernizacji opery, bo w zasadzie większość z nas przecież korzysta z aut, z samochodów, no i je gdzieś trzeba zaparkować, prawda? Nawet korzystając z obiektów kulturalnych. I byście Państwo się nad tym pochylili, bo raczej szans na to, że inwestorzy, którzy obok się będą budować, użyczą Państwo, bądź w jakiejkolwiek formie prawnej, będziecie Państwo, raczej osoby korzystające będą mogły korzystać z tych miejsc, jest raczej mało prawdopodobne, tym bardziej, że te wszystkie inwestycje no niestety nie spełniają potrzeb, które w tym obszarze są. A tym bardziej, że pozamykają szlabanami. Tym bardziej, tak, najczęściej to się grodzi, tak jak tutaj, w ślane tarasy i tak dalej, i nie ma możliwości wjazdu. Tym bardziej, że tych miejsc parkingowych, które tam powstają, po prostu jest dość mało i raczej ich będzie brakować. Więc gdybyście Państwo jakoś starali się rozwiązać ten problem, to myślę, że wszyscy byli. Mogę obiecać podjęcie startu. A może w terenach, które znajdują się obok, jeszcze poszukać nie terenu, który, co do którego nie zostało podjęte, nie została podjęta decyzja o jego przeznaczeniu i w porozumieniu podjąć decyzję o wspólnym budowaniu, nawet jeżeli to były pierwsze dojścia do budynku, o wspólnym zainwestowaniu, połączeniu inwestycji z parkingiem. To taki wniosek, no to jak taką wyobraźnię mając jak gospodarz, prawda, na swoim podwórku, co bym zrobił, bo budynek jak najbardziej, teatr tak, jak najbardziej kultura, bez kultury no nie mamy szans przeżycia, prawda, wprost powiem. Także ja bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie do Pana, czy ta inwestycja idzie sobie, a te planowane i rozgłaszane przez Pana senatora Klicha i teraz Pan Bartczyk też dużo się wypowiada w prasie, w telewizji na temat miasteczka muzycznego, które ma powstać bardzo blisko, prawda, tej inwestycji. Czy tamta inwestycja sobie, a ta inwestycja sobie, czy one są w jakiś sposób ze sobą powiązane? Bo jeżeli chodzi o tematykę, na pewno tak, prawda, bo teatr muzyczny w dawnym Związkowcu i miasteczko muzyczne zaraz obok, to wydaje mi się są zbieżne sprawy i być może jeżeli one, te inwestycje są jakby planowane wspólnie, bo często wiemy, że jest tak, że ktoś, mimo że miasto jest inwestorem, to jedni myślą o swojej sprawie, inni o innej i powstaje z tego no, coś dziwnego. Natomiast gdyby to było połączone jedno z drugim, to być może te tereny związane z problemy związane z parkowaniem by się wtedy rozwiązały, prawda? Natomiast nie wiem na ile te zapowiadane, wprawdzie ja słyszałam sama wypowiedź pana Bartczyka w telewizji, że pierwsza łopata, jeżeli chodzi o miasteczko muzyczne na terenach wojskowych, że zostanie wkopana w roku 2015 i że wojsko, ten teren jest wart 120 milionów złotych, że wojsku oferuje się teren za 30 milionów złotych i te 90 milionów złotych podobno minister ma sprezentować kulturze krakowskiej. No więc ja osobiście powiem jako Maria Szafraniec, jako mieszkanka w to nie wierzę, prawda? Natomiast pan Bartczyk jest pełen zapału i mówił o tym bardzo poważnie, że takie ustalenia będą, więc być może należałoby w tym kierunku pójść, żeby te inwestycje połączyć ze sobą, prawda? Znaczy to jest taki moment, kiedy można zacząć na ten temat rozmawiać, bo do tej pory to cała ta inwestycja tego centrum muzycznego była troszkę tak zawieszona w powietrzu. Bo z tego co wiem, ja nie widziałem tej koncepcji, bo nie powstawało u nas w urzędzie, nikt nas o to nie pytał, jako wydział inwestycji, bo ja tylko za taki wydział mogę odpowiedzieć. Bo przecież nie było terenu, powstała tylko koncepcja, ale jestem... No teren jest dalej skarbu państwa. Gdzieś tam domyślam się, że tak naprawdę ta koncepcja sprowadziła się tylko do obrysu działki, czyli pewnie do kubatury budynków, do ułożenia klocków, jakimi są budynki na takiej planszy, plus jakieś tam wewnętrzne drogi. Natomiast na pewno to jest dobry pomysł i moment na to, żeby
pomyśleć o tym, że można by rzeczywiście, powiem, pożenić tak nieładnie te dwie inwestycje. Jestem przekonany, że przecież będą powstawać w tej chwili na podstawie koncepcji, bo na etapie koncepcji to nikt nikogo nie pyta, oprócz tam, powiedzmy, tych, którzy zlecają, jak sobie to wyobrażają. Ale w tym momencie, kiedy będzie zaczynało się już mówić o WZ-kach, o pozwoleniach na budowę, pewnie to będzie kilka pozwoleń na budowę, kiedy się będzie mówiło o infrastrukturze obok, tak jak przy Centrum Kongresowym, to wszystkie te dokumenty będą również trafiać do Państwa. Pewnie do nas po trochę, ale pewnie również i do Państwa. Jeżeli będą trafiać, a pewnie będą, to pewnie Państwo będziecie o tym pamiętać, a my z kolei no radą to nie, bo aż tak łączy nie jesteśmy, ale opowiedzieć o pewnych rzeczach zawsze służy. Będzie, że miasto, z tego co my wiemy, miasto planuje przedłużyć ulicę Podgórską, prawda, tak. W tym kierunku. Tam już jest ta ulica, co tak mieszkańcy nazwali, prawda, Aleją Majchrowskiego. No i tam możliwość jest, prawda, połączenia tych komunikacyjnych szlaków. Tak. Także na pewno wiele się tam będzie w tym terenie działo, natomiast no, nie wiem, czy to jest dobrze, że się będzie tak dużo działo, a parkingów nie będzie, prawda? Bo ruch na pewno wzrośnie bardzo, natomiast tutaj no, jakoś inwestorzy o tym nie myślą. Także myślę, że to wszystko będzie się w jakiś sposób tam działo w czasie, pewnie w niedługim czasie, czyli będzie możliwość jeszcze również na ten temat się wypowiedzieć. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo dziękujemy za przybycie również dyrektorom z Młodzieżowego Domu Kultury. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy.